Szanowni Państwo, to jeszcze raz ja. Chciałem Wam pokazać pewną trudność, na którą można napotkać przy modelowaniu tych pozostałych części ula. To znaczy, mam tutaj coś takiego jak ten górny element, w którym zbiera się miód. On jest tutaj elegancko pokazany. Okay? Gdybym chciał zrobić retopologię tego modelu i przemodelować go z tych osobnych kawałków na coś, co będzie jednym kawałkiem przy zachowaniu tych wszystkich szczegółów geometrii, to oczywiście mogę zrobić to tak, że na początku pierwszy krok to jest połączyć całość do kupy, więc Ctrl-J na zaznaczonych elementach i one są już połączone. Następny krok to będzie zastosowanie boolean i sprawdzenie, czy on zadziała, ale jeżeli się dobrze przyjrzeć temu modelowi, to widać, że na pewno się tak nie stanie, ponieważ ten model został zbudowany z pewną niewielką nieprecyzją, czyli jest tu pewien brak precyzji widoczny. Zobaczcie, pewne wcięcia zostały ustawione na różnych wysokościach. I boolean niestety odtworzy nam również tą szczelinę tutaj, której nie chcemy mieć. I ponieważ teraz to jest jeden model, który w trybie edycji możemy edytować, to nawet widać, że są pozostawione jeszcze wyświetlania długości krawędzi po ostatnim modelowaniu, które robiłem, mogę to wyłączyć, to jeżeli chcielibyśmy zrobić coś takiego, żeby ten model był bardziej spójny, to dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dla tych takich rozsuniętych, drobniutkich elementów polecenia Remove Doubles. Ona tutaj nie działa. Widać, że i tak usunięto 80 wierzchołków, które były nałożone na siebie. Ale w przypadku, gdy te małe odległości między wierzchołkami chcielibyśmy zlikwidować, to trzeba otworzyć panel po T. I teraz w Merge Distance możemy spróbować wpisać coś odrobinę większego, na przykład 5 dziesięciotysięcznych. I proszę zobaczyć, jeszcze 144 wierzchołki zostały usunięte. A więc to zwiększa precyzję mojego modelu i zwiększa również moje szanse na to, że ten model będzie zbudowany jakoś w miarę spójnie. Można się przyjrzeć teraz, czy nie brakuje gdzieś jeszcze jakichś dziwnych wierzchołków, które by stanowiły problem. Na pewno pewnym problemem może być to, że ta bryła, która jest tutaj na zewnątrz, przez Ctrl-L mogę ją zaznaczyć, ona również nie jest tak super prosto ustawiona, tak jakbyśmy mogli sobie tego życzyć. Ona przenika się troszeczkę z poprzednią geometrią. I na to być może nic nie poradzimy, ale nie jest to też aż taki wielki problem w przypadku boolean. Przypuszczam, że on powinien sobie z tym poradzić. Więc teraz, jeżeli mamy te wierzchołki już ujednolicone i w miarę proste, bez szczelin jakichś szczególnych, które tutaj wcześniej były obecne, to teraz możemy pokusić się o to, żeby zastosować tutaj rzeczywiście model, ten, który pokazywałem wcześniej, a więc dodajemy sobie dużego cuba jakiegoś i teraz do tego cuba dodajemy modyfikator boolean, a do tego boolean w trybie Intersect dodajemy ten nasz mały fragment geometrii. I proszę zobaczyć, co się stało. Tutaj pojawiły się jakieś ukośne linie, które niezbyt dobrze wyglądają i ta geometria być może wcale nie jest lepsza od tej, którą miałem przed chwilą. No, Apply, usunę ten oryginalny model. Być może już nie będzie potrzebny, będziemy się za chwilkę o to martwić. Zamiast go usuwać, mogę wcisnąć klawisz H, aby go ukryć. I teraz w trybie edycji możemy się pomartwić nad tym naszym modelem, który mamy tutaj. Przede wszystkim widzimy, że pojawiło się wiele ukośnych linii, które łatwo jest wywalić. Po prostu w trybie zaznaczania krawędzi mogę je zaznaczyć i dać coś takiego jak Dissolve Edges. One znikają wtedy. Pojawiają się wtedy inne krawędzie, które również należałoby jakoś tak zredukować z tej naszej geometrii. Ale koniec końców nie jest to aż tak uciążliwe, jak można by się było tego spodziewać. Więc wczesne przygotowanie modelu, wczesne jego wyczyszczenie z jakichś takich drobiazgów bardzo pomaga później przy stosowaniu boolean. I wtedy dzięki temu możemy uzyskać geometrię, która jest zbudowana prawie że dobrze i niewiele trzeba roboty z nią później, żeby ją poprawić. Tak jak teraz widzicie, jestem tu na dobrej drodze, żeby zaraz uzyskać odpowiednią geometrię, łącznie z tymi wcięciami wewnętrznymi i mnóstwem innych rzeczy. Więc wezmę, usunę jeszcze te kilka krawędzi przez Dissolve Edges. Doskonała opcja, nawiasem mówiąc. Tutaj też ich jest trochę, więc weźmy je, zaznaczę przez C i też Dissolve Edges. Znikają po prostu jak zaczarowane i później tutaj też Dissolve Edges. Ok, tutaj jest jeszcze jedno do usunięcia, Dissolve. I to wygląda całkiem nieźle. Powiem Wam, że to jest wbrew pozorom dużo lepsze niż moje ostatnie próby zawalczenia z tym całym ustrojcem, które próbowałem kilka razy remodelować już. I zawsze wychodziły jakieś takie szczególnie paskudne problemy związane ze zwykłą geometrią, ze zwykłą taką codziennością, której w zasadzie w tutorialach się nie pokazuje, ponieważ każdy myśli, że wszystko powinno się ładnie udawać. Tutaj Dissolve już nie zadziała. I teraz tak, jeżeli już mam taką poczyszczoną geometrię, mogę spróbować połączyć niektóre ściany ze sobą, więc na przykład te tutaj łączę. I proszę też zobaczyć, że jest pewien problem, ponieważ ta ścianka nie powinna być w ogóle połączona. Jest jeden z takich przykrych przypadków, które tutaj będą miały miejsce, które nie są fajne.
No tak czy inaczej, zróbmy tyle, ile możemy, na razie przynajmniej, łącząc odpowiednie ściany z odpowiednimi ścianami. Tak samo tu będzie trzeba zrobić, myślę, że ta i teraz która? Teraz ta powinna być połączona i ta, i ta, i ta. Tutaj to się ładnie powinno udać, mimo to została tu jakaś dziwna krawędź, jakaś co gorsza ściana w środku. Proszę zobaczyć, co tu się zrobiło. To jest masakra. No więc jak widać, Bulin tutaj dostarczył mnóstwa pociętych krawędzi i tak się nieszczęśliwie składa, że tego typu model możecie na przykład zaimportować z jakichś takich dziwnych programów typu 3D Studio albo jakieś inne wynalazki Autodesku. Więc niestety tu będzie trzeba poświęcić trochę czasu i odbudować całą tą bezsensowną geometrię, która została zbudowana już teraz. Jeżeli dam teraz usunięcie tej ściany, tworzy mi się dziura taka, i to muszę tu niestety ręcznie wszystko odbudować, a więc tą krawędź musiałbym usunąć, tą również, ok? Ta się widać nie chce usunąć, teraz się da usunąć, teraz już doleciała. I później ścianki, które nie są potrzebne, a które nadal istnieją, to są oczywiście te. One również powinny stąd wylecieć, ponieważ znajdują się wewnątrz tego mesza, a ja nie chcę ich tutaj mieć, a więc usuwam je. Tak samo z drugiej strony. Więc widzicie, że mimo pozornego zwycięstwa, które mi się na początku spodobało, nadal mam tutaj masę pracy jeszcze i nie jest to wcale taki prosty model do wykończenia. Tak samo te ściany wewnętrzne też trzeba by było usunąć. One są w środku innej ściany, tak jak tu widać. One wylatują i widać, że kolejne muszą wylecieć, więc czyszczenia jest po prostu co niemiara. Jak to mówią niektórzy złośliwcy, śmiechom nie było końca. A tutaj po prostu może być tak, że modelowaniu nie będzie końca. Będziemy dłubać i dłubać, tracąc na to nieraz sporo godzin. No ale niestety, jeżeli tak się nam zdarzy, że będziemy musieli te wszystkie elementy poprawiać ręcznie, to będzie trzeba siedzieć i to zrobić. A więc tak to może wyglądać i pokazuję tutaj rzeczywisty przypadek, który jest z życia wzięty. Akurat taki ul musiałem wymodelować, to wcale nie raz. Tak czy inaczej, kontynuujmy taką zabawę i po prostu cierpliwie budujmy, aż w końcu to wszystko ładnie się kiedyś musi udać. Zobaczcie, co tu powstało. Tu jest prawdziwy majstersztyk. Powstało coś tak dziwnego, że po prostu masakra. W trybie włączonych wierzchołków widać, że jakiś wierzchołek stoi sobie tu w jakiejś części, tworząc zerową ścianę. No po prostu świetnie. Więc to jest bagno i szczerze mówiąc nikomu nie polecam roboty tego typu, ale jeżeli rzeczywiście musicie, to przynajmniej wiecie, że czasami się zdarza, że tak trzeba po prostu. Okay? Potem spokojna, cierpliwa odbudowa tej całości na dobre efekty i to wszystko powinno w końcu się udać. Także życzę powodzenia w cierpieniach i zmaganiach blenderowych dotyczących ponurego, twardopowierzchniowego modelowania odtwórczego. No i cóż, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się.